T10. Siedem. Ładnie. Nie, no to przeszło na bank. Tak, no przeszło. Poleciał, już patrzę. I teraz znowu K10 na obrażenia. Tak, tak, właśnie patrzę, jaką to ma moc. No bodaj już, nie wiem, dwójka. Właśnie wydaje mi się, że to jest chyba trójka. Ale moc znaczy się obrażenia, czy ile mocy jest potrzeba? Obrażenia. Aha. Bo mocy to chyba 6 potrzebuje. Tak, tak, też stawiam na 6. Religie wierzenia. Magia. O, magia. Tak, i jest, proszę ciebie, poblask nie. Magiczne żądło. Poziom mocy 6. Obrażenia 3. Siła 3. Mhm, ale no zasięg 16 metrów. Tak? Tak. No, 16. To teraz możesz, powiedzmy, tylko splatać magię. Okej, więc Izaaku, splotłeś magię i oceniasz na podstawie swojej wiedzy, że ty nie ustrzelisz tego pająka w tej odległości. Aha, no to mogę poczekać, aż znajdzie się w dobrej odległości. A tak, możesz. No, to on przygotowuje akcję. Splotłeś tej magii? Słodki Jezu. Plotę na zapas. Waty cukrowej. Zobacz, on tylko ploty i ploty. Dokładnie. Krasnolud się przygotowuje, tak? Czy postawa obronna? Postawa obronna. Postawa obronna, okej. Okay. I teraz sobie rzucimy na inicjatywę. Tak, gdzie ja to miałem? Drodzy Państwo, znaczenie szczęściu, unik. Jak ja dawno z tego nie korzystałem. Kampania. Inicjatywa. A jest, inicjatywa, ustalenie, no tak. Co ustawiło nam inicjatywę? Tak. Srajonka nie widać. No właśnie. A dwa, że to fajnie, żebyś samemu sobie rzucić. Nie, no to mniejsza z tym, ale nie widać srajonka. No nie, w porządku, go nie zobaczycie, ale działa pierwszy. Mhm. Więc pająk raniony, tak? A pająk wie, że coś tam przed chwilą obserwował jakieś jedzenie i nagle coś go ukuło. Hmm? Pomyślał, że jednak to jest to agresywne jedzenie. Więc pająk... Ale ukuło go tu, gdzie stał, a nie tam. Więc pająk się gwałtownie obrócił. W waszą stronę i tak sobie patrzę. I proszę, żebyście się ustawili mniej więcej krzyku, w którym stoicie. No, jeżeli... Jestem ja, Reinhardt... O, nieoczekiwany błąd, co się dzieje? Ale będzie wywalać znowu. No.